Dzień dobry, witamy na naszym kanale Zakochane TikToczki. Jest witamy. Żona, jest córa, koniecznie jest syn. Z tym umazanym kolanem? Koniecznie, pokaż co zrobiłaś. Żona postanowiła powycierać hak holowniczy kolanem. A witamy Was z Zakopanego, z kampingu pod... Giewontem. Pod Krokwią. Krokwią. Giewontem zresztą też. Zaraz Wam pokażę. My tutaj, a tu mamy Krokiew. A? Jak fajnie? Także nikt nie wiedział, gdzie jedziemy. Oczywiście zrobiłem wszystkim niespodziankę. Jak się podoba? Póki co. Na razie jest super. Tata nam robi jakąś niespodziankę. No, zaraz idziemy na wycieczkę, a gdzie to zobaczycie za chwilę. Także zapraszamy na film, tak żono? Zapraszamy na film. Tylko najpierw muszę te modne... umyć kolano. Tak. Dobra, to widzimy się później. Miłego oglądania. Pa! I'm breaking away. Zobaczcie, tu gdzie stoi autobus jest wyjście z naszego kampingu. Tutaj mamy wielką Krokiew. Tu. A my idziemy na niespodziankową wycieczkę dla naszego syna. To będzie jego pierwszy szczyt zdobyty w Tatrach. Teraz Wam powiem, tylko przejedzie samochód. Idziemy, proszę Państwa, zdobyć Nosal. Idziemy na zachód słońca na Nosalu. Cieszycie się? Tak. No to idziemy, no. Jestem ciekawa, nie czy dam tracimy radę. Czasu. Dasz radę. My już na szlaku. Dzielnie się wspinamy. Także od razu z autka, z przyczepki wyszliśmy sobie na zachód słońca w górach. I za chwilkę jeszcze parę schodków pokażę Wam pierwszy widok. Zobaczcie dzieciaki, jak się nam pięknie pokazują Tatry. Znowu tego kamera nie oddaje, ale jest pięknie. Mikołajku, jak się obrócisz, zobaczysz gondolę zjeżdża z Kasprowego Wierchu. Tak, tam jest Kasprowy przed nami. Piękny widok. Co kochanie, proszę o widoku. Po paru krokach, nie? Piękny. Tak. Zobaczcie. Kasprowy Wierch. O, palu. Tak, tam jest Kasprowy Wierch. Tutaj mamy Giewącik. Gdzie mój paluch? Tu macie Giewont. Tam na dole w dolinie stado łowieczek. Tutaj nasze dzieci. Jesteśmy na sobie takim tarasiku. Tutaj żonka dzielnie walczy. A tam jest nasz kamping w dole. Pokażę Wam. Nie podchodź dalej. Nie chodź tam. Nie chodź tam. Słońce świeci, ale będziecie widać diabelski młyn, a tu po lewej mamy kamping. Piękny widoczek. A my dalej w górę. Kochanie, oceń szlak na noc. Po wszystkich tatrzańskich twoich. Jeżeli chodzi o tatrzański, no to nie jest trudne, ale jak się nie chodzi długo, to polecam rozgrzewkę. Rozgrzewka była po tym, po deptaku. No. Idziemy? Idziemy. Idziemy. Mikołaj, idziemy. Słuchajcie, słuchajcie, udało się. 30 minut może, nie? 31. Weszliśmy. Jaki jest widok, to wiemy tylko my. Ale zaraz Wam pokażemy. Ale kamera tego na pewno aż tak pięknie nie uchwyci. Na tym kończymy dzisiaj nasz dzień.
na zachodzie słońca z Nosala. Zdobyliśmy wszystko. Widać, oszustwo odbija się wam w okularach. Także takim pięknym widokiem na góry, na Giewont i dalej na Kasprowy Wierch kończymy ten odcinek. Jutro nowe atrakcje, nowe emocje, także zapraszamy na film. Spadamy stąd. No po prostu nie da się przestać nagrywać, nie? Nie da się. Coś pięknego. My już po wycieczce. Córka smaruje nam kanapki. Syn czeka na kanapki. Żona pije kawę. Zrób tam światełko, kochanie. O, teraz jest żona. Widać. Lodówka poszła już spać. Ale to tylko po to, żebyśmy mieli gdzie usiąść i zjeść kolację, bo jest za ciemno, żeby się już rozkładać. A jeszcze zaraz idziemy po jakieś ciepłe jedzonko na Krupówki. Tak, na Zakopane. Po jakiegoś oscypa idziemy, nie? Tak. Żona, zjesz oscypa z żurawiną? Nie wiem. Takiego z grilla chyba tak. Ja zjem. Jak banka posmarowane? To zamykaj i jemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wybraliśmy się jeszcze z córką na Krupówki. Przejść się wieczorem. Już w sumie nocą, nie? Jak ci się podoba? Pięknie. Pięknie jest, nie? Kolorowo. Ludzi masa. A my wam pokażemy, jak to wygląda o godzinie 22. Ty już powinnaś spać. Nie. Dobra, idziemy. No ładnie jest, kolorowo, nie? Na prądzie nie oszczędzają. O, tu jest ten mostek. Robiliśmy na nim te fotki? Słynny mostek. A tu jest ta fajna knajpa, co mi się podoba. Tak, tylko dużo grilla nie mają. Podoba ci się ta knajpa z tymi ustawkami? Tam się posiedziało, nie? Na fotelach, nie? No to jest, patrz. Jak tam są już złote napisy na wejściu. Ale fajna knajpa. Fotele bujane, te ustawki. I git. Dobra, idziemy sobie pochodzić. Nie znów tu jest ten wariat. Tam walą ten. Szukaj tych lodów. Nie, nie widziałem tu czymś. Co? Dobra. Teraz. Idziemy. Yeah.
Dzień dobry. Kolejny dzień w Zakopanem. Oglądam, ile tu stoi niewiadówek. Tam stoi, obok stoi, nasza stoi. A my jemy śniadanko. I znowu wycieczka niespodzianka. Ale to zobaczycie. Co się tu wyrabia, proszę Państwa? Śniadanko jemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dają dobrego dzisiaj? Bułeczki. Chałka. Pomidorki, chałkę. Pomidorki i... Jak? Tyle dobroci dali? I kawka. I to w cenie było? Nie. Tak. To smacznego. Dziękujemy. Drodzy widzowie, wylądowaliśmy na Słowacji. Jesteśmy w Tatrzańskiej Łomnicy. Raczymy się miejscową kofolą. Smakuje? Zostaw tatusiowi trochę. Tak, i mamie też. I zaraz odjeżdżamy do... Jedziemy elektryczką do Szczypskiego Plesa. Cieszycie się? Tak. Tak. Bardzo się cieszę. Oni jeszcze nie wiedzą, ale ja widziałam na filmie, jak tam jest. Ja zobaczę na żywo. No, to do zobaczenia za chwilę. Wchodzimy już na peron w Tatrzańskiej Łomnicy. W tyle szczyt. Łomnicki szczyt. Drugą idziemy, drugą stronę. A tutaj taka stara kolejka przyjechała właśnie. Na stację. Elektryczka. Elektryczka, dokładnie. Jest klimatyczna. To dla fanów pociągów specjalnie. Tutaj macie taką klimatyczną, starą stację. Tatrzańska Łomnica. A stąd będziemy odjeżdżać. Jeszcze plastikowe jeszcze siedzenia są tam. Tak. Tata. Cudo, nie? No poczekajcie, tu ludzie będą wysiadać. Dobra. Witamy Was z Tatrzańskiej Elektryczki. Siedzimy już sobie w pociągu. Czekamy na odjazd. Jedziemy takim fajnym, nowym. Tam stoi ten stary obok. To my jedziemy. O właśnie. Wygodne fotele. Wielkie okna. Wielkie. Będzie fajnie. Widzimy się w Szczepskim Plesie. Do zobaczenia. Jesteśmy w Starym Smokowcu. Idziemy tam. Szczepskie Pleso, skąd wiesz? O nie. Dobra, to jest
my już się przesiadamy, kochani, w starym smakowcu na Strzeckie Treso. Jak się wam podoba wycieczka? Chodźmy tam. O, ja cię rozkonę. Przerzedzenie, nie? Ale jesteśmy wysoko. Naprawdę wysoko. Witamy. Kochani, 10 minut od kolejki dotarliśmy nad Szczyrskie Jezioro. Zaraz zobaczycie, jak tu jest pięknie. Chodźcie, chodźcie. Zjadłoby się coś, nie? Idziemy zobaczyć do restauracji. O, na pewno dużo. Najgorsze jest to, że tam się eurosy skończyły. Nie? Nie. I tylko można płacić kartą. No właśnie jest problem z kartą. No właśnie, tam gdzie można płacić, to mało takich jest miejsc. Zobaczcie, jak pięknie. Co się chowiecie? Bo tu jest cień.
cudo. No, kochani, jak ci się podoba tutaj na Słowacji? Jest pięknie. Na Szczepskim Plesie? Pięknie? Po prostu nie da się tego opisać. No, widok już był, ale tu z każdym krokiem są inne widoki, także zaraz wam pokażemy. A tu kaczuszka pozuje do zdjęć. Widzicie? I z drugiej strony tak samo. A teraz wam pokażemy widoki. Widoki? Widoki. Dzień dobry. Tu jest kaczka, bo ma zielony. Czy wydajesz też kaczka? Nie, kaczka jest zielony. Widzisz, słyszysz, jak mówi cichutko? No. To jest kaczka. Wiem, nic nie mam, no wiem. Nie mamy nic, no. Tam jest mały, a tu jest duży kaczka. Znaleźliśmy barek nad jeziorem. Żona loda. Jako fola. Dziś już zjadły lody. Mama, zdjęcie. Jak ci smakuje lodzik z takim widokiem? Jeszcze takiego nie jadłam. Takiego loda czy z takim widokiem? Z takim widokiem. Dlatego lody jest wyjątkowe. Co robisz? Zdjęcia. Pięknie. Ale dziwne drzewko. No, próbuj. Opisz. Jak smakuje? Jak cola. A czujesz taki posmak ziołowy? No, czuję. No właśnie, tym się różni. Tobie smakuje, ja wiem. Ty to byś to żłopał jak... Ja też. Kupimy w sklepie dużą butlę. O zdrowie naszych widzów, tak? Tak. Powiedzcie, kto by nie chciał takiego spaceru? Z takimi widokami. Patrzcie. Mega pięknie. No, co to jest? Orzeł skalny. Ale piękny. To mi się podoba. Mały. Słowa młody, no. Młody, no. Ale ja sobie może dziobę wyrywać. Dziś ten dziób ma ostre i potem musi go, ten szpic, usunąć, prawda? Sam. No, albo umrze, bo nie będzie miał jak jeść. Jak tu jest pięknie. Jest niesamowicie, jak zadbanie, jak czysto. No, niesamowite niepowtarzalne. A heart's beat,
A my przyjechaliśmy sobie jeszcze pochodzić po starym Smokowcu, coś zjeść. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu dają. Poczekajcie, kochanie. No powiem wam, że piękne miasto. Cisza, spokój, nie? Tu jest pizzeria. Sladkie Tatry. Ładnie jest tu. Słuchajcie, weszliśmy do takiego ala jak u nas bar mleczny, nie? Przyjęliśmy sobie takie buchty. One są z marmuladą, jest bita śmietana, jest kakao. Jezu, jakie to jest dobre. Nie sądziłam, że to jest takie dobre. Jakie są delikatne, nie? Chciałem powiedzieć, że mistrzostwo świata. One są zupełnie inne. A niech ma coś... zobaczyć, co to w środku ma czekoladę. Powiem wam, że polecamy. A tą obsługa też, zobaczcie, takie bistro, samoobsłużna jadelnia. No, czyli taki bar mleczny jak u nas. Dobra, jemy.